Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu natemat.pl. Jesteśmy, proszę Państwa, w nieco innej scenografii niż zwykle, bo znajdujemy się w Rzymie. A znajdujemy się w Rzymie po to, by spotkać się z wybitnym dziennikarzem, pisarzem i intelektualistą włoskim, Włodkiem Goldkornem. Włoskim, polskim i izraelskim jednocześnie, żeby być precyzyjnym. Dzień dobry, Włodku. Dziękuję, że jesteś z nami. To ja dziękuję. Włodek Goldkorn, proszę Państwa, jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy włoskich, jest też pisarzem, wydawcą pism poświęconych Europie Wschodniej i basenowi Morza Śródziemnego. Przez lata całe był szefem działu kulturalnego jednego z dwóch największych tygodników włoskich, L'Espresso. No i był podróżnikiem, znał mnóstwo fantastycznych ludzi na całym świecie, robił z nimi wywiady i to go, mam wrażenie, niezwykle wzbogaciło i część tego bogactwa teraz Państwu zechcę przekazać. Włodku, zacznijmy od początku, bo nie wszyscy może znają Twoją historię, chociaż Twoje książki w Polsce istnieją i cieszą się całkiem sporym powodzeniem. Jakby to powiedzieć, chodziliśmy nie do tej samej klasy, ale do tego samego liceum i tak. Nagle przestałeś chodzić w roku 68. Dlaczego? No bo wyjechaliśmy do Izraela po prostu w 68 roku. No i potem dalsza historia to jest... A czekaj, wyjechaliśmy do Izraela, to nie są zazwyczaj łatwe decyzje, ani decyzje spontaniczne, tylko decyzje spowodowane jakimiś... No, była w Polsce kampania antysemicka w 68 roku, jeżeli ktoś o tym zapomniał, albo jest za młody, żeby to wiedzieć, albo nigdzie nie przeczytał. No i w wyniku tej kampanii myśmy, moja cała rodzina, wyjechaliśmy z całą rodziną do Izraela. Jak, z czego się, z ilu osób się składała twoja rodzina? Kim byli? Z czterech. Ojciec, matka, moja siostra i ja. I po prostu wyjechaliśmy. No. We wrześniu 68 roku wyjechaliśmy do Izraela. To ja to opisuję w Dziecku w śniegu, więc to nie jest... Opisujesz w książkach, ale na razie robisz wywiad w telewizji, a raczej na portalu internetowym, więc będziemy rekomendowali Twoje książki, za chwilę do nich wrócimy, ale teraz zdradź, jak to było. A przede wszystkim, wybacz, ale wyjechaliście do Izraela, a Ty jesteś dziennikarzem i pisarzem włoskim. Tak. Jakby to powiedzieć, to nie jest jakby taki najbardziej naturalny kolej rzeczy. Nie, no naturalny w ogóle, to może zaczniemy od tego, że natura w ogóle, możemy długo dyskutować na temat tego, czym jest natura i czy istnieje, na pewno nie, też wytworem ludzkim. To. Ale nie, no pominiemy to. Nie, no to po prostu jest, sprawa jest taka, że to jest... Wyjechaliśmy do Izraela, ja tam mieszkałem ileś tam lat, parę lat. To też jest bardzo trudno powiedzieć. Powiedzmy sobie 6, 7, potem wracałem, potem jeszcze raz wracę. Jeżeli chodzi o zasadnicze sprawy, to jestem Izraelczykiem. To jest dosyć zasadnicze dla mnie. Ale masz obywatelstwo włoskie. Także, ale mam też obywatelstwo izraelskie. I czujesz się... Nie, no czujesz się Włochem bardziej pewnie niż... Czuję się, to ja zdefiniowałem w różnych moich książkach. Czuję się polskim Żydem, czyli Żydem, Polakiem, Izraelczykiem, co jest dla mnie niezmiernie ważne, chociaż polskiego obywatelstwa nie ma, i włoskim pisarzem. Ale gdybym miał powiedzieć, że jestem Włochem, to miałbym trochę trudności. Jak się czujesz właśnie z takim... No, Żyd wieczny tułacz, jakby... Nie, ja nie jestem tułaczem, jestem w domu... Tułacz, ten co się tułacz. Wiem, ja nie jestem tułaczem, wręcz przeciwnie. Nie jestem tułaczem. To, ale nie masz kotwicy gdzieś jakiejś takiej, mam wrażenie, czy masz już kotwicę, a ta kotwicę mam, kotwiczyła do Florencji. Kotwicę mam w głowie. Jak jeden z ludzi, którzy wywarli na mnie największy wpływ, czyli Zygmunt Bauman. Kotwica jest w głowie i sąd sumienia jest. I pewien sobie etyka, to, i najwyższy sąd to jest sąd własnego sumienia. To nie są jakieś inne sądy, jakieś inne sprawy.
A bycie cudzoziemcem jest, jak uczył Bauman, wielkim przywilejem. Oczywiście nie dla ludzi, którzy... Teraz to jest przywilej oczywiście klasowy. To teraz, żeby już nie robić siebie kompletnego, żeby nie mówić głupstwa. To jest oczywiście przywilej klasowy. Jeżeli masz, to znaczy ludzie wykształceni, którzy w jakiś sposób mają pozycję społeczną, która niekoniecznie jest wynikiem tego, że ją odziedziczyli, chociaż ja ją odziedziczyłem, bo urodziłem się w rodzinie, gdzie były książki, gdzie na życie zarabiał pisanie, więc pod tym względem oczywiście, że to jest przywilej odziedziczony, dziedziczny, ale oczywiście, że jeżeli jesteś, wykonujesz jakiś zawód, który nie jest koniecznie zawodem robotnika czy inny zawód, to bycie, no dobrze, to już powiem sobie, że jesteś intelektualistą w publicznej, istniejesz w publicznej przestrzeni. Wybacz, że nie jestem skromny w tej chwili. To oczywiście, ale to jest po prostu stwierdzenie, to nie jest kwestia wartości, ja nic nie wartościuję w tej chwili. To oczywiście bycie cudzoziemcem, żeby powrócić do tej myśli, jest przywilejem, dlatego że po pierwsze widzisz rzeczy, których ludzie urodzeni nie dostrzegają. Bo masz spojrzenie na zewnątrz. Ja wiem, bo ja też to widzę. No na przykład ja piszę po włosku, prawda? Jestem włoskim pisarzem. I to szczególnie w pisarstwie, dlatego że jako dziennikarz to jest zupełnie, pisze się inaczej. Znaczy niby się pisze, ale się pisze inaczej. Ale książki literackie, bo ja myślę, że moje książki są literackie, ja dostrzegam w języku włoskim to, czego Włosi nie dostrzegają. Na przykład absolutną muzykalność tego języka. Oni się w tym urodzili, oni po prostu tego nie... Oni to czują, ale nie do tego stopnia. I dużo bardziej gram niż normalny, przeciętny Włoch na tym. Nadrabiam na przykład niedostatki gramatyki, tym, że przyspieszyć tempo, czy zwolnić tempo języka i tak dalej, i tak dalej. Ja to wyczuwam. A poza tym widzisz różne rzeczy, kiedy coś ktoś mówi w dyskursie publicznym, nawet politycznym, kiedy ktoś coś mówi na jakikolwiek temat, to jest, jako cudzoziemiec masz też inne punkty odniesienia, prawda? To nie myślisz tylko tym, że włoską, to tym, co się dzieje we Włoszech, czy na przykład tym, co się dzieje w Polsce. Mogę ci dać przykład absolutny, natychmiastowy, ale nie musimy o tym mówić. Ja na przykład bardzo niedobrze. Mam duże problemy zarówno z włoskim dyskursem, jak i z polskim dyskursem w sprawie Ukrainy. Bo te oba dyskursy są tak jakby... Włoski mniej. Włoski ma inne problemy. Ale polski dyskurs wobec Ukrainy to jest tak, jak gdyby Polska była miarą świata. No ale to nie tylko wobec Ukrainy, wobec całej reszty świata. Tak, tylko że wobec Ukrainy jest teraz wojna. I to jest dusza, i to jest zasadnicza różnica. Ale nie musimy o tym rozmawiać, tak? Ale to jest taki najbardziej drastyczny przykład, prawda? Że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy cokolwiek, no to znaczy ten zgniły Zachód, który jest gotów sprzedać Ukrainę, Polskę, Litwę i jeszcze nie wiadomo za co, za to, żeby pić wino, no, prawda? Ja teraz bardzo upraszczam ten dyskurs, oczywiście, i robię z niego karykaturę. On jest oczywiście dużo bardziej wyartykułowany, ale często w społecznych mediach widzę coś takiego, tak? Albo na przykład dyskurs włoski, który jest absolutnie przesączony włoskim doświadczeniem historycznym i włoską pamięcią, czyli on jest z gruntu pacyfistyczny, tak? Ja nie mówię teraz o putinowskim dyskursie, ja mówię teraz o tym, tak. Więc ja widzę i tu, i tam, w jakiś sposób, że ten dyskurs nie jest do końca, że istnieją różne dyskursy, powiedzmy sobie w ten sposób, i wszystkie mają prawo istnieć. Stare przysłowie żydowskie prawdopodobnie, które mówi, kto ma dwie ojczyzny, ma dwie dusze. Tak. Kto ma dwa języki, ma dwie dusze. I co prawda, później planowałem ci zapytać właśnie o kwestię języka, ponieważ
Urodziłeś się prawdopodobnie w kulturze języka jidysz, polskiego. Na pół. Potem nauczyłeś się, no tak na pół, ale jednak. Tak, potem oczywiście. Nauczyłeś się hebrajskiego, który stał się twoim językiem codziennej komunikacji. Tak. Potem włoskiego, oczywiście porozumiewasz się również po angielsku. Jaki to ma, że tak się wyrażę, wpływ na tryb myślenia, na sposób artykulacji własnych myśli, bo przecież to wszystko jest w jakimś systemie semantycznym umieszczone, a tutaj mamy coś w rodzaju, kolokwialnie mówiąc, kociokwiku językowego, kociokwiku pojęciowego. Nie. Nie. Nie mamy. Ja nie mam. I no, nie rozumiem, dlaczego. Dlatego, że ja po 15 latach po powrocie do Polski już śnię po polsku, a kiedyś śniło mi się po włosku, ale jak na ulicy wulgarne określenia pod adresem innych kierowców kieruje, to po włosku. Bo jednak bardziej pasuje. Rozumiesz, no to jest jednak pewnego rodzaju tak. System. Tak. No to ja się nad tym nigdy nie zastanawiałem. Na pewno w ten sposób, że w jakim języku śnię, to jest moja prywatna sprawa. W różnych językach. Na przykład po niemiecku, też mi się zdarza śnić. Ach tak, nasze pokolenie całe, myślę, że jest w twoim środowisku jeszcze bardziej. Przecież wszyscy nasi rówieśnicy mieli sny wojenne, urodziliśmy się 7 lat po wojnie. To na pewno, ale tak to jest, to zależy. Jak myślę o Izraelu, to nagle myślę po hebrajsku. Jak myślę o Włoszech, to nagle myślę po włosku. Ale ja myślę, że to nie jest tylko kwestia języka. To jest kwestia też, jeżeli to kogokolwiek może interesować, to jest też kwestia, w jaki sposób się myśli. Ale to już jest naprawdę, nie wiem, kogo to może interesować. Ja nie potrafię myśleć abstrakcyjnie, co się wyraża w tym wszystkim, co piszę. Nie mógłbym być matematykiem i nie jestem. Ani fizykiem. Ja myślę obrazami. I scenami. Więc obrazy, sceny i dialogi. Nawet jeżeli jest dialog ze mną samym. Więc dialogi prowadzę, zależy, kto jest moim wyobrażonym rozmówcą w tym momencie. I to jest mój system myślenia. Więc to może być po hebrajsku, to może być po włosku, to może być po polsku. Bywa po angielsku. Nie bywa jidysz, chociaż jidysz jest oczywiście moim językiem serca, znaczy językiem, który najbardziej kocham. No właśnie, wiesz, często zadaję takie pytanie ludziom, którzy jeszcze wiedzą, co to jest jidysz, w ogóle Żydom zwłaszcza. Jak to jest, no, być dzieckiem narodu, który właściwie został zlikwidowany wraz z językiem? Naród nie został zlikwidowany, został zlikwidowany język. I to, że został zlikwidowany język, jak to jest? No jest jak jest. No widzisz, no. Naród żydowski istnieje. No tak, ale naród, który posługiwał się jidysz, praktycznie nie istnieje. Ja rozumiem, że wiesz, no, Aszkenazyci, w końcu też część przetrwała, no ale jednak wiesz, no. To chyba kultura sefardyjska zdominowała Izrael na początku. Tak, ale Izrael jest państwem Żydów. Ja nie wierzę, że jest państwem żydowskim. Wierzę, że jest państwem Żydów. To jest zasadnicza różnica. No to ty tak mówisz, a oficjalny ten sprzed 2 lat ustawał. No to ja od 52 lat walczę z okupacją. I walczę o równouprawnienie z okupacją terenów okupowanych przez Izrael palestyńskich i walczę w ramach, jako obywatel izraelski, walczę o pełne równouprawnienie obywateli palestyńskich. W związku z tym, dlatego mówię, że nie jestem, że państwo jest Żydów, ale nie żydowskie. Dla mnie. Z drugą częścią się zgadzam w całej pełni. Jeśli chodzi o uprawnienie, to rzeczywiście jest szalenie irytujące, żeby kraj tak wyewoluowany pod wszystkimi właściwie względami robił coś tak przykrego, ale Judea i Samaria, którą eufemistycznie nazywamy zachodnim brzegiem, to jednak jest kolebka cywilizacji hebrajskiej. No to co?
No, no i co z tego wynika? To jutro będziemy okupować Lwów, my Polacy? No to o co chodzi? No przecież o co chodzi? O czym w ogóle rozmawiamy? Nie, ja naprawdę na serio nie rozumiem. No to było, kiedyś to była kolebka, no i co z tego? No tak, ale to w takim razie ten dyskurs przenieśmy na cały Izrael, a to już naprawdę zaczyna być... No tak, ale Izrael jest faktem dokonanym. Okej, okay, jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, to rzeczywiście no to się robi długa Okej, ale istnieje coś takiego jak zdrowy rozum i potrzeba... Izrael jest faktem dokonanym. I koniec. Jest 5 pokoleń ludzi, którzy są Izraelczykami, którzy mówią po hebrajsku i chcą żyć w państwie, gdzie mówi się po hebrajsku które byłoby państwem żydowskim. Żydów nieważne, nieistotne w tej chwili. Powiedzmy sobie żydowskim. Okej? I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że Palestyńczycy na terytoriach okupowanych nie chcą żyć pod cudzą okupacją. I to jest... Ja nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem dyskusji, bo jeżeli oni mają prawo, jeżeli oni nie mają prawa być przeciwko okupacji, no to nikt nie ma prawa być przeciwko żadnej okupacji. Czyli każdy, kto chce, może sobie okupować kawałek innego kraju. To jest nieistotne, w jaki sposób. To w ogóle nie jest kwestia dla mnie polityczna, to jest kwestia przedpolityczna. Okupacja to jest sprawa, to jest taka sytuacja, gdzie istnieje pewna grupa ludzi, którzy mają wszystkie prawa, czy prawie wszystkie prawa, naród, który ma prawa, czy prawie wszystkie prawa, którzy należą do jakiegoś tam narodu, który nagle jest narodem okupującym, i ludzie, którzy mają bardzo niewiele praw. To są ci okupowani. To nie jest zdrowa sytuacja. Przede wszystkim dla tych, którzy są okupowani. To też nie jest zdrowa sprawa dla tych, którzy są okupantami, co widać z tego, w jaki sposób ewoluuje polityka izraelska od iluś tam lat. Ja to wszystko mówię no tak, jako Izraelczyk i człowiek, który kocha Izrael, żeby było jasne. Przekłada na... No, oczywiście. To, że ja kocham Izrael. To nie jest, że ja mam jakiś tam stosunek do Izraela. Ja kocham Izrael. Nie musisz przekonywać, to jest w miarę oczywiste, ale oczywiście są ludzie, którzy mogą uważać to za jakiś paradoks swoisty. Poczekaj, no dobrze. Jako człowiek, który kocha Izrael, to będzie drugie moje pytanie. Pierwsze to jednak, powiedz mi, znaczy, czym dla ciebie była ta emigracja w 1968 roku? Uwolnieniem? Aktem jakiejś nadziei, otwarcia na nowe życie, czy jednak jakąś traumą? No, trauma była, ale traumą dla mnie, znowu, jestem osobą, trudno mi o tym mówić, dlatego że ja rozumiem, że publiczność bardzo by chciała, żebym opowiadał teraz o traumie. Rozmawiaj ze mną, o publiczności ja będę myślał, ale... nie miewaj się, ale mów do mnie. Oczywiście, że przyjazd do Izraela był początkiem czegoś nowego i wielkiej nadziei. Ja miałem 16 lat. Jak się ma 16 lat, to ma się wielkie nadzieje. To była dla mnie ogromna nadzieja. Natomiast trauma to było rozstać się z przyjaciółmi, ale to jest oczywiste. Ale trauma, jeżeli chodzi o przynależność do Polski, moja, była przedtem. To była w 1967 roku. Ja byłem bardzo... No ja byłem takim dzieckiem bardzo, jak to się mówi po polsku, no za szybko dojrzałem. Ja dojrzałem bardzo szybko. No. Dojrzałem bardzo szybko. Już nie będę opowiadał sobie. I w związku z tym, kiedy miałem 15 lat, już byłem zupełnie rozpolitykowany, pisałem wiersze, robiłem różne dziwne rzeczy, czytałem książki, które normalnie 14 czy 15-letnie ludzie nie czytają i tak dalej, i tak dalej. Więc natomiast byłem bardzo niedobry w piłce nożnej i tak dalej. Kiedy było przemówienie Gomułki, to był pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niech żyje. Na zjeździe Związków Zawodowych CRZZ, Centralna Rada Związków Zawodowych, wygłosił przemówienie w czerwcu 1967 roku.
gdzie nazwał Żydów, którzy cieszyli się ze zwycięstwa Izraela w wojnie sześciodniowej, a myśmy się bardzo cieszyli i byliśmy w euforii, nazwał ich piątą kolumną. No i wtedy ja zrozumiałem, że ja, ponieważ ja byłem wychowany jako dziecko, jako Polak i Żyd jednocześnie, to jest zasadnicza sprawa, nawiązuje do poprzedniego pytania, może nie. Dla mnie Żeromski był tak samo ważny jak Perec, jak Yitzhak Leibusz Perec, albo na odwrót. Yitzhak Leibusz Perec był dla mnie tak samo ważny jak Stefan Żeromski. Z czego wynika, że Żeromski był jednak ważny dla mnie, nie tylko Perec. Więc i to był, wtedy to była dla mnie trauma. Dla mnie traumą to było to, że wtedy ja zrozumiałem, czy postanowiłem, że jest problem z Polską. Znaczy ja, to było dla mnie wtedy, ja zrozumiałem, że postanowiłem, że chyba ja jednak nie jestem Polakiem. Tego, kto przetrwał zagładę, nie można sądzić ludzką miarą. No to jest oczywiste. To była jedna z pierwszych rzeczy, które nauczyłem się od mojego ojca. Bo to było tak, bo to zamiast opowiadać teorie, które... Kiedy przyjechaliśmy do Wiednia, mój ojciec zaprowadził nas do takiego sklepu, który i przedstawił nam właściciela tego sklepu, który był jego kolegą. I widziałem, że się kolegowali i tak dalej, i tak dalej. I potem to był człowiek, który potem nas zawiózł gdzieś na taką dosyć wykwintną kolację, ale to nie był człowiek, z którym normalnie... To był typ człowieka, który normalnie bywał u nas w domu. Powiedzmy sobie w ten sposób. W sposób, w jaki się ubierał, zachowywał, w sposób, w jaki mówił. To on jakoś mi nie pasował do mojego domu. U nas przez dom się przewijało bardzo wielu ludzi. Ale to nie różni ludzie, ale to jakoś nie pasowało mi. Więc wieczorem po jakiejś takiej kolacji, gdzie, prawda, zapytałem się ojca, słuchaj, a co ty masz z nim, jak to jest, że co ty masz z nim wspólnego, co tu jest, prawda? I wtedy on mi opowiedział, słuchaj, on w Polsce, to było chyba w latach 50., został, wsadzili go do więzienia za spekulację, był spekulantem. No, ja nie wiem, co, spekulantem za komuny to wystarczyło niewiele, żeby być spekulantem. Tak, wyroki śmierci wydawano. Więc wsadzono go do więzienia, ale w Katowicach jakoś były jakieś takie układy, że ja nie wiem, nie pytałem się, jak to wyglądało, ale było jakoś tak, że wypuszczono jakiś paru spekulantów z tych więzień w zamian za to, że mieli wyjechać. Potem oni emigrowali. Ja rozumiem, że Żydzi bardzo naciskali, bardzo, że prosili, że naciskali, że to, że tamto, że... W każdym razie nie wiem, jaka tego była cena. To mnie wszystko zupełnie nie interesuje. Ważne w tym sensie jest to, że tata mi wtedy powiedział, że on wtedy w jakiś sposób, ponieważ on działał w tym TSKŻ-cie, w tym Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów, że on w jakiś sposób rozmawiał z władzami na temat tego, żeby tego faceta wypuścić z więzienia. I wtedy się go zapytałem, dlaczego ty chciałeś, dlaczego uważasz, że trzeba wypuścić z więzienia spekulanta. Ja rozumiem, że gdybyś chciał... Mój ojciec był komunistą, ale nie był zagorzałym komunistą. Znaczy, nie był człowiekiem, który uważał na przykład, że ludzi, że syjonistów trzeba wsadzać do więzienia, czy wyrzucać z Polski. Zupełnie nie miał takich poglądów. Dla niego komunizm to był buntem przeciwko tym, czym była przedwojenna Polska i antysemityzm, nędza, antysemityzm i tego typu rzeczy. Nie mówię, że Polska była tylko tym, ale między innymi z punktu widzenia żydowskiego była tym. Więc
I wtedy on mi mówił, słuchaj, to był człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny. Już nie pamiętam, czy to było Święcim, czy inny. Czy to był Auschwitz. Znowuż to nie jest istotne. I ja zawsze uważałem, że ludzie, którzy przeżyli obóz koncentracyjny, obóz śmierci, nie mogą być sądzeni ludzką miarą. Miarą ludzkich sądów. I to jest coś, co mi zostało zawsze w głowie. Mój ojciec nie był filozofem, nie był nikim, był dziennikarzem i to mi pozostało. Z tego wynika, że to już jest zupełnie nieaktualne, dlatego że nie ma wielu ludzi, którzy to przeżyli, którzy istnieją. Z tego wynika po prostu, że tacy ludzie mają prawo mówić co chcą, a ja nie mam prawa ich sądzić. I nie mam prawa z nimi polemizować. Nawet kiedy, jeżeli może się zdarzyć, że mnie, zdarzyło się, że mnie urazi, że ktoś taki mnie uraził też publicznie. Ja sobie powiedziałem, że nie odpowiada się, takim ludziom się nie odpowiada. To są ludzie, którzy są poza ludzką miarą sądów. No. Rozumiem. Chodzi o to, że oni przeżyli coś, czego my nie możemy sobie wyobrazić. To nie chodzi o to, że są święci, bo nie są. Chodzi mi o to, że teraz już nie jestem filozofem. Ludzki sąd polega na tym, że my sobie wyobrażamy pewne sytuacje. Tak? Kiedy sądzimy mordercę, sobie wyobrażamy. Wyobrażamy sobie, co by było, gdybym ja był mordercą. Co on miał w głowie, kiedy mordował i tak dalej, i tak dalej. I jak do tego doszło? Oczywiście są świadectwa i cały proceder karny w sądach, ale w końcu to jest wyobraźnia. Ja bardzo wierzę w wyobraźnię. I tutaj jest, a tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest nie do wyobrażenia, co jest niewyobrażalne. Co nie znaczy, że ich nie należy sądzić w sądach, jeżeli popełniają przestępstwa. No, ale co też jest szalenie trudne do wypowiedzenia, do wyartykułowania, do przekazania w formie tradycyjnego message'u. Słuchaj, przenieśmy się z Izraela i z kręgu w ogóle żydowskiego do Włoch, których jesteś obywatelem bardzo aktywnym i przyczyniłeś się do rozwoju kultury włoskiej w ciągu ostatnich dekad w sposób istotny, zauważalny. Czy Włochy mogły stać się znowu krajem faszystowskim? Pierwsza partia we Włoszech według sondaży to są Fratelli d'Italia. Partia moim zdaniem o charakterze faszystowskim. Całkiem sporo punktów w dalszym ciągu zbiera Liga Salviniego. Inne ruchy ekstremistyczne, które same siebie czasami nazywają di sinistra, ale to są populiści też faszyzujący. No, w każdym razie bardzo poważna część ruchu Pięciu Gwiazd. Uważam, że na taką kwalifikację zasługuje. A jeszcze, zanim to już jest koniec pytania, ale to powiem jeszcze, żeby wyjaśnić, dlaczego cię o to pytam. Dlatego, że używamy zwrotów typu populiści, suwereniści na określenie skrajnej prawicy, która nie wyrzeka się przemocy zdecydowanie w swoich programach. A Madeleine Albright nadała swojej książce A kto jak to, ona ma prawo do oceny i jest specjalistką, bo była w Theresienstadt. Napisała książkę pod tytułem Faszyści. Dlaczego my nie nazywamy ich faszystami? Po prostu tak jak na to zasługują, bo nie używały Hakenkreuza, tylko dlatego, skoro cała reszta jest faszystowska. Mogę się nie zgodzić z Madeleine Albright? Mam prawo? Masz prawo się nie zgodzić z Madeleine Albright, ale... Ale mogę to też spróbować wytłumaczyć, co ja o tym myślę. Znaczy, istnieje oczywiście, istnieje niebezpieczeństwo realne, że dość radykalna prawica dojdzie tutaj do władzy. To się może zdarzyć. Natomiast jeżeli chodzi o używanie słowa faszyzm, ja myślę, że faszyzm jest czymś, co istnieje. Oczywiście, dlatego, że istnieją faszyści. No ale to w przypadku konkretnym Giorgi Meloni, wiem, że tutaj nawet wielu ludzi na lewicy by się ze mną nie zgodziło, na lewicy demokratycznej. Nie używam tego słowa. Dlatego, że faszyści,
Ja uważam, że na ogół politykom trzeba wierzyć, trzeba się przysłuchiwać temu, co mówią. Bo politycy nie w sprawach taktycznych, w sprawach strategicznych, w sprawach wizji mówią na ogół, bo w końcu chodzi im o zdobycie konsensusu i konsensus zdobywają przez to, że mówią to, co myślą w jakiś sposób. Prawda? Faszyzm to teraz jest dokładnie 100 lat, mija setna rocznica, w październiku będzie setna rocznica dojścia do władzy Mussoliniego. Partia faszystowska we Włoszech, kiedy oni... Czekaj, nie róbmy wykładu historycznego. Ja nie mówię o historycznym faszyzmie, bo nie, ale mnie chodzi o coś, o coś zasadę funkcjonowania społeczeństwa, korporacji i związków. Nie, mnie chodzi o to, jak się dochodzi do władzy. Mnie chodzi o to, jak się dochodzi do władzy i o demokrację. Faszyści byli przeciwko demokracji i to mówili. My jesteśmy przeciwko demokracji, my jesteśmy przeciwko parlamentowi. I używali przemocy codziennie. Palili siedziby związków zawodowych, palili siedziby... Różnie to było na różnych etapach, zarówno we Włoszech, jak i w Niemczech, wiesz, na różnych etapach. Tak, ale to było zasadniczo, mesaż był antydemokratyczny, co nie jest, ona jest po prostu... Brali udział w życiu demokratycznym, zarówno ona jest podobna do PiS-u. Ona jest zresztą w tej samej grupie, w tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim. I PiS nie jest faszystowski, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. PiS jest po prostu... Czym się różni od faszyzmu? Tym, że my sobie teraz rozmawiamy spokojnie i ty wrócisz do Polski, nikt cię nie wsadzi do więzienia że nie są bici ludzie. Bo jesteśmy w 36 roku Rzeszy, w 1936, a nie w 39. Jacek, ja nie myślę przez analogię. Ja rozumiem, o czym ty mówisz. Ja nie myślę przez analogię. Ale to jest zasadnicze dla mnie. Myślenie przez analogię prowadzi po pierwsze do tego, że wygrywamy wojny sprzed 80 lat i zapobiegamy na przykład temu, żeby w Monachium podpisali układ, Chamberlain podpisał układ z Hitlerem i Mussolinim. Tak? I jesteśmy bardzo mądrzy. A po drugie, może też uspokajać, bo widzisz, to jeszcze nie jest tak, jeszcze nie podpalili Reichstagu, więc o co chodzi? Jak mówił Marian Turski, faszyzm nie nadszedł jednego dnia, tylko on sobie tuptał powoli, aż stał się. No tak, no ale ja nasz teraz... faszyzm polski tupta sobie naprawdę bardzo energicznie. Dla mnie faszystami są inni ludzie, ale nie musimy się na ten temat zgadzać. No, ja uważam, że to, co reprezentuje PiS, czy pani Meloni, czy inne grupy radykalnie prawicowe, jest wystarczająco niepokojące i wystarczająco ogranicza prawa ludzkie, prawda? Różnych grup ludzkich, w przypadku PiS-u na przykład prawa kobiet, czy imigrantów, w przypadku pani Meloni czy Salviniego prawa imigrantów głównie, żeby temu się sprzeciwiać na ile tylko można, żeby temu zapobiegać na ile tylko można, żeby być zaniepokojonym i żeby mówić, że istnieje, żeby nie nazywać ich faszystami. Tak, istnieje pewne niebezpieczeństwo ograniczenia demokracji, tak? To istnieje. Przepraszam, w Polsce demokracja jest już bardzo ograniczona. No to ja wiem, a ja mówię teraz o Włoszech. To ja wiem, że o tym mówię. To ja o tym mówię. A kiedy zaczynamy mówić o faszystach, to już widzimy, prawda, kogoś, kto podnosi rękę w tego i czarne koszule. No tak, no to nie używają hakenkreuzów, ani czarnych koszul. Rękę podnoszą regularnie tutaj we Włoszech. W Polsce też rękę podnoszą regularnie. To się zdarza. Ona osobiście... Spokojnie. Ona ma problem z ludźmi. Pani Meloni ma, jeżeli już w ogóle kogoś w Polsce to interesuje. Moim zdaniem, do końca, ona nie jest faszystką. Ona się wywodzi z tego ruchu, czego mu nie zaprzecza. Ona pewne rzeczy zrozumiała. I ona jest też z pokolenia, które zupełnie ma zupełnie inne to. Ona osobiście nie może pewnych rzeczy powiedzieć, bo jej publiczność po części to jest publiczność, która jest w jakiś sposób nostalgiczna. Włochy są krajem, który ma największy problem Włoch jest demografia. To jest kraj starych ludzi. Jak wychodzisz na ulicę, widzisz
masę starych ludzi, bardzo mało młodych ludzi. Młodzi, prężni ludzie wyjeżdżają, a starzy ludzie... Bo nie mają pracy. Bo nie mają pracy, bo też układy w pracy są takie, że ich się nie dopuszcza, nie robią, nie pozwalają... Nasze pokolenie państwo pozwala jest niewydajne robić. Na każdym tak. kroku. Też. Nasze pokolenie nie pozwalało im robić karier, a starzy ludzie się boją. I stąd taka popularność prawicy. To jest to. A jeżeli chodzi o pięć gwiazdek, no to tam jest wszystko. Tam jest od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Od komunistów no po faszystów. No i tutaj właśnie chcę ci zadać... Ale to już się skończyło. Im się koń skończył. Oni już się skończyli, tak. Już jest po herbacie. Ale zanim oni się skończyli, to się skończył Mario Draghi. To jest pytanie właśnie, bo zauważyłeś może ten post Miedwiediewa na Telegramie. Oczywiście. Jakby taki podpis rosyjski po tym, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii. Nie ma dwóch liderów, którzy byli bardzo proukraińscy, może najbardziej proukraińscy w całej Unii Europejskiej. Już ich nie ma. I Dmitrij Miedwiediew się szalenie z tego cieszy. Ruch pięciu gwiazd jest świadomie lub nieświadomie, na część ja uważam świadomie, część na pewno nieświadomie, wykonawcą woli Kremla? Nie są to po prostu de facto agenci Kremla? Nie, nie są agentami Kremla, nie. Nie, to jest ruch... Nie. Nie, ale przecież zerwali rząd nie dlatego, że im się nie podobała ustawa pomocowa, tylko dlatego, że oni nie chcieli, żeby włoska broń szła na Ukrainę pod pretekstami pacyfizmu i innymi idiotyzmami. Oni zerwali rząd... wiesz, ty... Słuchaj, pomogę ci coś jeszcze, no, już powiedzieć znowu, że się nie zgodzimy. To jest tak, to nie dotyczy teraz tylko polityki, to też dotyczy w ogóle władzy, tak? Jak, nawet jeżeli twój redaktor naczelny jest kompletnym kretynem i daje ci jakieś kompletnie kretyńskie polecenie, to ty szukasz jakiejś racjonalności w tym poleceniu, jakiejś racjo, prawda? Czegoś, że coś tam może być, albo coś mógł, coś kazał, albo coś takiego. Ktoś, że jest po prostu kretynem i nie zrozumiał sytuacji, albo że jest to zupełnie random, przypadkowo. Ruch pięciu gwiazd był ruchem, powstał jako ruch protestu populistyczny. Zebrał głosy też, dostał 33% głosów, ja to powiem bardzo krótko, bo naprawdę jest aż tak interesujące. Dostał 5 lat temu, 4 lata temu 33% głosów, w dużej mierze od pokolenia ludzi 40-letnich, którzy już więcej w życiu na nich nie będą głosować, bo to byli ludzie, którzy po prostu chcieli protestować przeciwko układom politycznym, które prowadziły ich donikąd, niszczyły im kariery, szczególnie po wielkim kryzysie. Ci ludzie już więcej nie będą na nich głosować. Prawie jeszcze w sondażach mają dzisiaj 10%. 10,7%. Coś takiego. Poczekaj. Już się rozlecieli, ale już się jeszcze przestali istnieć. Natomiast ich obecny przywódca, nie wiadomo jeszcze przez ile dni będzie przywódcą, Giuseppe Conte, postanowił, że on w jakiś sposób postanowił, że Draghi nie powinien dalej być premierem, co też jest do zobaczenia, po prostu dlatego, że chciał dalej być przywódcą rozpadającego się ruchu i chciał dostać, i chce, ma nadzieję, że dostanie trochę więcej głosów niż myślał. To wszystko zostało wypowiedziane i napisane przez socjologa 84-letniego, bardzo sympatyczny facet, który niczego w życiu wielkiego nie dokonał, a może dokonał, nie wiem, nazywa się Domenico De Masi, ma 84 lata i też dzisiaj, i też w La Repubblica na wywiadzie powiedział to w telewizji, w ten sposób można w jakiś sposób przywrócić jednego z byłych liderów i dostać jeszcze parę procent głosów i po prostu... Oni po prostu nie zdają sobie to. A propos tego, co mówiliśmy na początku, przywilej bycia cudzoziemcem. Oni po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co zrobili. Po prostu nie zdają sobie z tego sprawy. A oczywiście, że Moskwa podpisuje nie swoje zwycięstwo. Ja też bym był Miedwiediewem, powiedziałbym, widzicie, jaki jestem silny. Trochę jak dzieci, które, prawda, udało mi się coś tam strzelić w dziesiątkę, gdy jeszcze się strzelało na poligony. To nie jest, oni to nie byli agenci Kremla, tam były bardzo dziwne rzeczy. Oni byli bardziej prochińscy niż prorosyjscy.
Prorosyjska to była liga Salvini, o czym Gazeta L'Espresso pisała, prawda, że miał kontakty i też tam chodziło też o pieniądze, potem niczego mu nie udowodniono, więc nie możemy o tym mówić, bo jak co zrobi się, jak skrajna prawica dojdzie do władzy we Włoszech? Myślę, że oni jednak zawsze się opierają na nienawiści. Myślę, że do oni imigrantów, do mniejszości. Myślę, że oni nie dojdą do władzy, ale to już są scenariusze naprawdę takie zupełnie... Myślę, że nie dojdą do władzy z prostego powodu, dlatego że to byłby duży problem dla Europy, to byłby duży problem dla NATO. No to Biden się już wypowiedział, że dymisja Dragiego jest dużym problemem. No to ja nie wiem, kiedy my będziemy, kiedy to dasz na tego, ale nie jest powiedziane, że w środę Draghi nie... Trzeba zobaczyć, co Draghi zrobi. To trzeba zobaczyć. Włochy są krajem zasadniczym i tak jakby oni... Skrajna prawica była u władzy, dlatego że koalicja, która... Co już chodziło, rzeczy zupełnie... Koalicja między Ligą a pięcioma gwiazdami, która rządziła przez półtorej roku czy coś takiego po wyborach, była koalicją skrajnie prawicową. Nie dlatego, że pięć gwiazd to była partia skrajnie prawicowa, to była partia, która nie ma programu, tylko dlatego, że... A program wykonywała... nazywa się rozwalić wszystko, mówiąc delikatnie. Bo... Tak, ale natychmiast się z tego wycofali. Dostali pięciu ministrów i się z tego wycofali. I mi się spodobał też parlament, że tam jest wygodnie i są dobre zarobki. Więc, ale wykonywała program Salviniego, tak? Znaczy Conte, który był premierem, wykonał program Salviniego. Więc to była skrajnie prawicowa koalicja, która, prawda, gnębiła imigrantów, robiła różne rzeczy i dążyła do wyjścia Włoch z euro, tak? Ale wylecieli po półtorej roku. Chodzi mi o to, że wbrew temu, co na ogół się myśli, instytucje włoskie są bardzo silne. Instytucje włoskie wygrały. Wygrały z Salvini i z pięcioma gwiazdami. Znaczy, instytucja prezydenta, sądy, siły zbrojne, to co się nazywa deep state. Okay? To jest bardzo silne. I to dąży do stabilizacji. I co nie jest powiedziane, że to w końcu, oczywiście, że to się może w końcu załamać. To, ja nie mówię, że nie. Ale trzeba też zobaczyć, co już się robi rzeczywiście nudne, że się będzie koalicja prawicowa, czy Salvini pójdzie z Meloni, czy nie pójdzie z Meloni. Kto wygra widzę, bo połowa ligi jest zupełnie przytomna i jest prawicowa, ale jest, no tak, jest połowa chce wrócić tak, jest liberalna, prawica liberalna i tak dalej, i tak dalej. Nawet w łonie partii pani Meloni istnieje skrzydło dosyć liberalne, to jest prawie pięć osób, ale oni istnieją. Więc to wszystko jest bardzo płynne. Mnie chodzi po prostu o to, że to wszystko, całe układy płynne, są płynne, widziane z Włoch, widziane z zagranicy, jest mało płynne, a my przemawiamy do zagranicy i tam potrzebują dlatego wymyślili Dragiego. Że w październiku możemy mieć skrajnie prawicowy rząd we Włoszech. Możemy. Sądzę, że nie będziemy mieli. Ja się jestem gotów założyć o to, że nie będziemy mieli skrajnie prawicowego rządu. Dlatego, że jeszcze jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, to jest, że pani Meloni, która jest oczywiście, chyba już to powiedziałem, przeciwniczką polityczną i modlę się o to, żeby nie doszło do władzy, pani Meloni jest proatlantycka. Taktyki różnych partii skrajnych bywają dziwne, strategia... Nie, oni zawsze byli. Ta partia, z której ona się wywodzi, była zawsze atlantycka. Skrajna prawica nie może być proatlantycka na długo. To jest, ale to już mówisz teraz o kulturze. Siły atlantyckie zmiażdżą skrajne prawicy, wiesz, muszę to wiedzieć, wiesz. Tak, ale to już mówisz o kulturze tych partii, ona też ewoluuje, to nie jest, nie można tego widzieć statycznie, zależy z kim istnieje scenariusz, ale to już zupełnie, możemy to nawet wyciąć, istnieje scenariusz rządu, lewicy, centrum lewicowego, czyli Partito Democratico i pani Meloni.
To nie jest, to jest, na czym polega ten scenariusz? Na tym, że to są siły, które są, które mają struktury prawdziwych partii i które są za tym, żeby pozostać w sojuszu. I które odpowiadają maksymie les extremse touche, czyli skrajności się dotykają. Ale przecież partia demokratyczna... Postkomuniści z postfaszystami wcześniej czy później no muszą pójść w jednym szeregu do czasu, ale bo potem jedni się okażą lewicowymi aserami, inni mniejszymi. Partia demokratyczna tak nie jest postkomunistyczna. Okej, dobrze. To nie jest ostatnie pytanie, muszę zadać, bo nasz czas rzeczywiście. Jacek, to, ale naprawdę oni nie, bo jak nie, to jest. To jest inne pokolenie. To jest inne pokolenie. Ale nie jest język marksizmu, leninizmu. Nie ma nic wspólnego. No, Leta i marksizm, leninizm. No przecież on akurat Leta ma... Czy nawet Berlinguer, przywódca w latach 70. już. Nie był marksistą, leninistą. Dobrze, ale to rzeczywiście może mogło być już niuanse. Nie, to było zupełnie coś innego. Słuchaj, byłeś niedawno na pogrzebie założyciela dziennika La Republika, Eugenio Scarfariego, i to był swego rodzaju trauma. Koniec pewnej epoki w życiu politycznym, intelektualnym, a przede wszystkim dziennikarskim w tym kraju. Dlaczego dziennikarze czasami nabierają tak ogromnego znaczenia i czy jeszcze jest miejsce na takich dziennikarzy jak Scarfaro we współczesnym świecie, Scarfari we współczesnym świecie zdominowanym przez internet? On, dlatego że on miał takie ogromne znaczenie, po pierwsze, bo wynalazł pewien typ dziennikarstwa. Pewien typ wydawniczy. Tak, ale też pisania. No wiesz, ja jednak pracowałem zawsze w L'Espresso, którego był założyciel. Mogę teraz zrobić wykład dwugodzinny o tym, jak się pisze. Teraz już się tak nie pisze, jak wtedy on wymagał. Ale nie, dlatego że on był częścią środowiska. Teraz mówimy o połowie lat 50. W 55 roku stworzono L'Espresso. Z L'Espresso narodziła się Republika. Znaczy on. To było pewne środowisko, szczególnie w Rzymie, intelektualistów, którzy byli też dziennikarzami, ale byli przede wszystkim intelektualistami. I zamożnych kapitalistów. Tak, którzy byli zaprzyjaźnieni z zamożnymi kapitalistami. To byli sami mężczyźni, tam nie było kobiet, to jest też bardzo ważne dla włoskiej kultury, którzy nie byli wtedy, nie należeli ani do kościoła katolickiego, ani do kościoła komunistycznego. I oni uważali się za spadkobierców tradycji tego, co się nazywa we Włoszech azjonizmu, Partito d'Azione. To była bardzo ważna partia kulturowo, ogromnie ważne środowisko i partia, która właśnie nie była, która była laicka, niekomunistyczna, niechadecka i antyfaszystowska. I oni w pewnym momencie, tu wracając znowu do partii komunistycznej, w pewnym momencie Scarfari miał w jakiś sposób narzucił swoją hegemonię partii komunistycznej. Kiedy partia komunistyczna pod koniec lat 70. nie miała w zasadzie, była bardzo silna społecznie, bo robotnicy, bo związki zawodowe i tak dalej, ale kulturowo nie mieli już nic do powiedzenia, dlatego że już oni Związku Radzieckiego już nie popierali, a nie mieli żadnej innej alternatywy. Więc przyczepili się do tego i wtedy ta lewica była w ten sposób zrobiona, a Scarfari trochę im dał też tak, prawda, ten jego antykomunizm był bardzo zmoderował wtedy, prawda, bo on był antykomunistą przecież na początku. Trochę tak zmoderował, trochę był bardziej na nich otwarty i to w ramach tego, że on doprowadzić do ewolucji partii komunistycznej, aż do socjaldemokracji. To był jego plan. No i to było to. I to po prostu na tym to wszystko polegało. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Naszym gościem był dzisiaj Włodek Goldkorn, dziennikarz, pisarz i intelektualista włoski, autor wielu książek, niektóre z nich są wydane również w Polsce i gorąco je Państwu polecamy. Zapraszam do kolejnych odcinków Allegro Manon Troppo. Do zobaczenia.